Cześć witam Was. Ten pucharek polega na tym, żebyśmy odwiedzili wszystkie miejscówki z mapy, czyli te, które odwiedzamy nocą, czyli podczas nocnych wypadów, które sobie wybraliśmy w mojej historii, czyli jak rozpoczynamy swoją własną grę. Ja tu akurat Wam pokażę, jak to dokładnie wygląda, jak się na mapie wybiera te miejscówki. Ja tu rozpoczynając grę, to jest z mojego gameplayu. Wybrałem sobie 14 takich miejscówek, bo tyle jest maksym, taka jest maksymalna ilość, ile można wybrać, żeby grać. Tutaj już trochę przyspieszyłem, żeby wam nie zamulać i nie zabierać za dużo czasu. Także nie jestem pewny, czy jak się weźmie mniejszą ilość, czyli na przykład 7 albo 6, to ten bucharek wam wpadnie. Tyle wam mogę powiedzieć. Ja wybrałem maksymalną ilość. Jeżeli będziecie bawić się na przykład w 50 dni, to na pewno jest wszystko odwiedzicie. Jeżeli będziecie się bawić w 20 dni, to może wam nie starczy czasu, bo będziecie musieli na przykład jedną miejscówkę dwa razy odwiedzić. Ale pomijając ten fakt, tak jak wam wcześniej pokazałem, zaznaczyłem 114 dni, teraz już to już jest. Zgrywam, pokazuję i odwiedzam ostatnią miejscówkę, która to jest bliźniak. Ja Wam teraz pokażę za chwilę, zaznaczę sobie ją na mapie i przejdę już do momentu kiedy wpada mi pucharek, czyli jak już biorę przygotuj się i jak będę już wypadał na miasto na łowy nowych materiałów. Więc jak widzicie, pucharek wpadł, byliśmy wszędzie. Teraz już wiecie o co chodzi. Ja dziękuję za oglądanie, do usłyszenia. Hej!